Siemano wszystkim z tej strony niekto innek Godmicz Dao i w dzisiejszym odcinku ponownie tak jak ostatnio porozmawiamy sobie na temat wielkiego wydarzenia. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku postaram się zaprezentować kolejne bardzo ważne i ciekawe informacje na temat wielkiego wydarzenia obecnego sezonu czwartego, ponieważ od ostatniego mojego filmu na kanale mniej więcej dwa dni temu w internecie znów pojawiły się ciekawe informacje w jego temacie, które dzisiaj postaram wam się przedstawić. Nawy no jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku Miga dwa, tak jak te dwa kozaki na ekranie. Pamiętajcie też że subieku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich. Filmów, live o na tym oto kanale, no i strzelcie to mapkę w górę. A na pewno nie pożałujecie, na my przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. A więc, jak sami dobrze wszyscy wiecie, w ostatni wtorek do gry Fortnite została wprowadzona ostateczna aktualizacja rozdziału trzeciego, która, jak sami dobrze wiecie, w głównej mierze miała nam przedstawić informacje na temat wielkiego wydarzenia o nazwie Rozpad. No i można by powiedzieć, że teoretycznie tak było, ponieważ zaraz po samej aktualizacji gracze otrzymali dokładne informacje na temat eventu oraz kilka bardzo ważnych szczegółów na jego temat, których niestety, ale nie przedstawiłem wam na moim ostatnim filmie. Na kanale. Ponieważ w tamtym filmie głównie chciałem Wam przedstawić informacje na temat zmian popularnych do eventu, które pojawiły się w grze, tak dzisiaj chciałbym Wam przedstawić wszystkie, ale to dosłownie wszystkie wycieki na temat nadchodzącego eventu, który zakończy obecny rozdział trzeci. Na początku jednak chciałbym zaktualizować niektóre informacje przedstawione przeze mnie w poprzednim filmie na temat eventu i głównie chciałbym tutaj powrócić do animacji, jaką zobaczą gracze zaraz po wejściu do trybu z tym oto eventem. Jak się okazuje, pewien z leakerów postanowił sprawdzić, jak dokładnie ta animacja wygląda, oddalając się bardziej w lobby i sami zobaczą. Zobaczcie na krótkim filmiku co tak naprawdę zabiera graczy na wydarzenia. No i jak widać jest to nic innego jak oczywiście chromowe tornado. To właśnie w taki sposób trafią gracze do wydarzenia Rozpad i będzie to wyglądało tak, że gracze po próbie kliknięcia guziku graj zamiast normalnego wczytywania usłyszą specjalną muzykę i nagle pojawi się tornado, które przeniesie was wszystkich na to oto wydarzenia w grze. Niestety, ale na teraz nie mogę wam powiedzieć w którym dokładnie miejscu na wyspie rozegra się sam start tego eventu w grze, i że do tej pory nie wiedzą, gdzie to wszystko się odbędzie, ze względu na to, że w plikach gry nadal nie ma plików z odlicza do jego startu. Zanim jednak przejdziemy do odliczania, warto wspomnieć ile osób będzie mogło brać udział w tym evencie w naszym składzie i z tego co na teraz podają wszyscy likerzy, w naszym składzie będziemy mogli mieć maksymalnie trzech innych graczy. Będzie to wyglądało tak samo jak na evencie w sezonie drugim tego rozdziału, gdzie do ekipy mogło dołączyć tylko cztery osoby i nikt więcej, a jeżeli nie będziecie mieć znajomych do grania, to automatycznie wam ich doda po wejściu na event, a teraz przejdziemy sobie już do odliczania. No i tak, odliczania do tego eventu jest już w plikach gry, ponieważ twórcy gry zaaktualizowali dźwięki zegara odliczania i prawdopodobnie wyglądem będzie ono takie samo jak w sezonie drugim tego rozdziału i może się jedynie różnić małymi szczegółami. Tak czy inaczej, ja sam stawiam, że odliczanie do eventu pojawi się albo nad sanktuarium Herald, za względu na Herald, albo nad punktem zerowym, bo event będzie z nim powiązany, albo nad drzewem rzeczywistości, ponieważ to właśnie tam obecnie zmierza Chrom, żeby zacząć ten oto event. Samo odliczanie w grze pojawi się jak już to nie wcześniej niż 10 dni przed jego startem, czyli wskazuje to na 23 listopada, albo najpóźniej tydzień przed jego startem, i albo będzie to właśnie ten 23 listopada, albo... 26 listopada, za mniej więcej tydzień. Nie mogę wam tego teraz powiedzieć, ale najbardziej prawdopodobna opcja według mnie to to, że pojawi się ono w kolejny wtorek, ponieważ wtedy do gry trafi aktualizacja zawartości i zostaną odszyfrowane pojedyncze pliki co do tego wydarzenia w grze. Wraz z tym może pojawić się właśnie to oto odliczanie na wyspie, ale nie mogę wam tego teraz zagwarantować. Poza tym, że mogę wam powiedzieć tyle, że samo odliczanie na pewno pojawi się gdzieś na wyspie Fortnite i na pewno będzie ono widoczne w lobby u każdego gracza. Są to standardowe dwa miejsca, w których zawsze pojawia się odliczanie do eventu, tak aby gracz Wiedzieli, ile dokładnie czasu zostało do jego startu, ale nie jest to główny powód, dlaczego odliczanie nie pojawiło się jeszcze na tej oto wyspie. No i Fortnite nie bez powodu nie dodał do gry jeszcze odliczania, ponieważ poza tym, że odliczanie da nam dokładną datę z godziną eventu, którą już co ciekawe znamy, to dodatkowo w miejscu, w którym pojawia się odliczanie na wyspie, tam jest start całego tego eventu w grze. Jeżeli zobaczycie sobie wszystkie poprzednie wydarzenia, to w miejscu, w którym twórcy gry ustawiali odliczanie do jego startu, tam zaczynał się oczywiście eventy i nie chcą nam oni jeszcze zdradzać miejsca, w którym pojawimy się po wejściu na event o Rozpad. tak czy inaczej informacja ta pojawi się na dniach i odliczenie na pewno pojawi się w grze bo w plikach gry, tak jak mówiłem zostały zaktualizowane jego pliki dźwiękowe, a poza tym odliczaniem znamy jeszcze dokładną zawartość tego oto wydarzenia. No w sensie przed każdym eventem, który pojawia się w Fortnite, licaże informują ile pamięci plików zajmują pliki eventowe i w taki sposób gracze są w stanie sprawdzić jak wielkie będzie wydarzenie danego sezonu i ten event naprawdę będzie wielki. Z tego co podają likarze na Twitterze zawartość tego wydarzenia wynosi dokładnie 840 MB plików, co może nie wydaje się jakoś bardzo dużo, ale dla porównania to na przykład wydarzenie z koncertem Travis'a zawierało tylko 400 MB pamięci, tak więc jest to naprawdę mega i to mega dużo. Sam event na pewno będzie ogromnym wydarzeniem, co wiemy po zawartości i po tym, że Fortnite będzie miało za zadanie podsumować cały obecny rozdział trzeci i będą musieli zrobić to w bardzo spektakularny sposób, tak aby wprowadzić nas bardzo dobrze do nowego rozdziału czwartego. Są to chyba takie najważniejsze informacje, które powinniście wiedzieć na temat nadchodzącego wydarzenia i teraz chciałbym was zatrzymać, ponieważ dalsze informacje, które będę przedstawiał w filmie są spoiler nadchodzącego eventu o nazwie Rozpad. Po ostatniej aktualizacji FireMonkey dał radę odszyfrować ogrom plików, które dotyczą nadchodzącego wydarzenia w grze i znamy ich dokładne nazwy, które zdradzają nam co będzie działo się na evencie i wszystko możecie zobaczyć teraz w tle tego oto filmu. Jak widać są to ciągi plików, które mają swoje specjalne nazwy nadane przez twórców gry i każdy jeden z tych plików jest odpowiedzialny za to co pojawi się podczas wielkiego wydarzenia i teraz wymienię wam te najciekawsze wzmianki, które tam się pojawiły. A dokładniej możemy tam znaleźć takie pliki jak Uderzenie, Strażnik, Uderzenie n. NPC, strażnik NPC, zadanie od NPC, kolizja, kamienie milowe, no i co ciekawe większość tych plików odnosi się do rzeczy, które normalnie są dostępne na tej oto wyspie. No w sensie możemy tam znaleźć na przykład pliki odpowiedzialne za drzewa, krzaki, wodę i pozostałe rzeczy z otoczenia gry i pokusiłbym się tutaj o stwierdzenie, że wraz z zakończeniem wydarzenia ponownie zostaniemy pochłonięci przez punkt zerowy dokładnie tak samo jak w rozdziale pierwszym. W ostatnich nagraniach głosowych w zadaniach i Delli pojawiły się wzmianki o uśpionym punkcie zerowym, którego paradygmat za pomocą maszyny będzie chciała uruchomić podczas Eventu i wraz z jego uruchomieniem może on nas ponownie pochłonąć do innej rzeczywistości. Ile w tym prawdy, tego nie mogę wam teraz powiedzieć, jednakże twórcy gry nie bez powodu do plików eventu dodaliby pliki, które nazwami nawiązują do przedmiotów i rzeczy z wyspy, tym bardziej, że są tam jeszcze pliki z końcówką teleport. Oznacza to tyle, że samo wydarzenie nie będzie ograniczone tylko do wyspy Fortnite i gracze na jakiś czas przeniosą się w jakieś inne miejsca, co również jest naprawdę mega ciekawe, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, tego niestety nie wiemy. Wiemy obecnie tyle, co przedstawiają nam same pliki gry i kiedyś na ich podstawie gracze dawali radę Ułożyć cały przebieg eventu, tak jak było to w sezonie 7 rozdziału 2, gdzie na podstawie takiego wycieku jak teraz poznaliśmy cały przebieg eventu, który wtedy był w grze. Tutaj raczej na pewno pliki te są lekko zamieszane, więc niektóre z rzeczy przed eventem zostaną z tego miejsca usunięte, więc niekoniecznie wszystko to potoczy się w taki sposób. A najciekawszą teorią to teraz jest oczywiście rozpad całej wyspy w Fortnite. Gracze twierdzą, że event, tak jak sama nazwa wskazuje, rozwali całą wyspę Fortnite, powodując rozpad na małej jej części i w nowym rozdziale otrzymamy wyspę, która będzie połączeniem albo starych wysp z obecną, albo. Nowej wyspy, z tą co jest po prostu teraz. Tego jednak nie mogę wam teraz zagwarantować, tym bardziej, że twórcy gry na pewno będą chcieli bardzo mocno ukryć wszystkie informacje na temat wydarzenia, ponieważ będzie ono na tyle ważne dla fabuły gry, że nie mogą zaliczyć tak ogromnej wpadki. Ja sam na teraz nie chciałbym otrzymać jakiegoś fragmentu z tego eventu, bo zepsułoby mi to trochę wydarzenia, a sam na teraz nie jestem w stanie wam powiedzieć, co tam się będzie działo, poza tym co powiedziałem wam w tym filmie na tym oto kanale. Dodatkowo otrzymałem jeszcze kilka informacji od Kaspola polskiego likera, który dał mi znać w prywatnej wiadomości, że w plikach gry jest jeszcze dość. Sporo plików nawiązujących do eventu z sezonu 8 w rozdziale drugim, który wprowadził nas do obecnego rozdziału trzeciego. Głównie wspomniał on, że doszukał się plików odnośnie porwania graczy wraz z plikami na temat UFO i tym terenem pomarańczowym z sezonu 8, czyli właśnie uboczem, ale co z tego będzie i czy to jest jakieś nawiązanie do wydarzenia tego sezonu, tego niestety nie mogę wam teraz powiedzieć. Czy jest w tym coś ciekawego, tego niestety nie wiem i obecnie pozostało nam oczekiwanie na odliczenie na wyspie. A wy pamiętajcie, że 3 grudnia o 20 odbędzie się live z tego eventu, na którym rozdam wam ogrom karnetów bojowych. Rozdział 4. No a jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim opeczkę do góry, przynajmniej trafią do większego grona odbiorców. Pamiętajcie też o subieku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortsów na kanale. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku Miguel, dwa, dlatego tak jak to dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na samym początku tego oto filmu na tym kanale. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich tych informacjach na temat wielkiego wydarzenia i jak według waszego uznania potoczy się cały finałowy event obecnego nam rozdziału trzeciego. Ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21.00. Yo!